Powiem tak, mieliśmy taki dosyć bardzo ciężki tydzień u nas w klubie. Przez ten ostatni czas troszeczkę nam się tam gdzieś nazbierało, troszeczkę nam się dostało. W wielu momentach były to jak najbardziej zasłużone cięgi. Nie ukrywam, że bardzo się bałem tego meczu, jeżeli chodzi o wzgląd troszeczkę psychiczny moich zawodników, bo no niestety od początku rundy wypadło mi praktycznie 7 podstawowych zawodników i to jest jeden niepokój, natomiast drugi ten cały tydzień, o którym wcześniej wspomniałem. Ale nie ma lepszych momentów niż odkucie się, mówiąc kolokwialnie, w meczu z tak dobrym przeciwnikiem, jakim jest Raków i to jeszcze na jego terenie. Są rzeczy, które są nieocenione i ten mecz można do tego zaliczyć. Aczkolwiek uważam, że przebieg meczu i nasza wcześniejsza gra, jak i w tym meczu, mogę stwierdzić jednoznacznie, że futbol nie jest racjonalny. Mamy 2 stałe fragmenty gry i strzelamy 2 bramki. We wcześniejszych meczach mieliśmy 17 sytuacji i nie potrafiliśmy pół bramki strzelić. Dlatego uważam, że jest nieracjonalny. Być może jest tak piękny. Dziękuję. Pewno gratuluję i przełamania i skuteczności, tak jak powiedziałeś, bo my wygraliśmy fajne spotkanie tydzień temu i mimo, że uczulałem zawodników, przygotowywaliśmy się do tego, wiedzieliśmy, że zespół Polonii, mimo że jest na ostatnim miejscu, nie prezentuje złej piłki, że potrafi grać. Mówiłem o tym zawodnikom, wszyscy byli tego świadomi i na pewno nie lekceważyliśmy tutaj przeciwnika, natomiast dzisiaj nasz zespół no, dał mi tyle zagadek, że będziemy pewnie to długo analizować, bo na pewno nie byliśmy tym zespołem, który potrafił chociaż fragmentami dać takie ciśnienie pozytywne, które spowodowałoby, że zdobędziemy bramki. Dzisiaj byliśmy naprawdę zespołem takim, jest mi to trudno przyjąć, bo nic nie wskazywało na to, że tak będzie. A niestety boisko wszystko weryfikuje i to się potwierdziło dzisiaj. Na pewno będziemy musieli mocno się zastanowić nad tym, dlaczego tak. Na ten moment jest to dla mnie naprawdę niewytłumaczalna sytuacja i trudno mi się tak na gorąco do tego odnieść bez większej analizy. Pracujemy dalej. Oczywiście, tak jak mówię, nigdy nie piszmy, nie mówmy, że są faworyci, bo powtarzam jeszcze raz, w tej lidze ich nie ma. Dziękuję.